Cześć skarbonki! Zanim zaczniemy, chciałbym poruszyć bardzo istotną rzecz. W walce z pandemią kluczowa jest współpraca, więc teraz powinniśmy wszyscy siedzieć w domu i stosować się do zaleceń premiera i ministra zdrowia. Co nie znaczy, że nie można zadawać pytań i dyskutować nad naszymi planami. To właśnie chciałem dzisiaj zrobić, ponieważ może się okazać, że jest inna droga wyjścia z obecnej sytuacji, ale nie dowiemy się tego, jeżeli nie zaczniemy o niej rozmawiać. Zatem obecny plan wygląda tak, że wszyscy mają jak najwięcej siedzieć w domu, żeby nie było nowych zakażeń. No bo inaczej przeciążymy służbę zdrowia i czeka nas model włoski. Zamknęliśmy granice, wszystkie biznesy w przestrzeni publicznej, odwołaliśmy koncerty itd., itd. Ta strategia brzmi bardzo logicznie i działa, ponieważ wypłaszcza wykres rosnącej ilości zachorowań. Jednak nie wszystkie kraje zastosowały ją tak samo. Wyjątkiem jest Szwecja, w której duża część ludzi wciąż chodzi do pracy. Kraj nie jest objęty blokadą i nie zamknięto granic. Nie znaczy to oczywiście, że nie ma tam walki z wirusem. Szwedzki rząd zaapelował do obywateli, by w miarę możliwości pracowali z domu. Zachowali konieczny dystans, często myli ręce i co bardzo ważne, izolowali starszych, czyli najbardziej zagrożonych. Zabronione zostały koncerty powyżej 500 osób, spotkania powyżej 10, zamknięto uniwersytety i licea. Ale można normalnie chodzić do barów, restauracji czy klubów pod warunkiem, że obsługują przy stołach. Sklepy działają, a dzieci chodzą do szkoły podstawowej i do przedszkola. Na pierwszy rzut oka może Wam się wydawać, że to jest zły pomysł i recepta na powtórkę z sytuacji z Włoch. W tym momencie na pewno warto wspomnieć, że Szwedzi to jednak jest inny krąg kulturowy i możemy spodziewać się, że oni znacznie poważniej wezmą do siebie social distancing, czyli właśnie zachowywanie tego odstępu i no, nie będą organizowali imprez. Główny państwowy epidemiolog Anders Tegnell powiedział w wywiadzie, że Szwecja postawiła przede wszystkim na dobrowolne środki, ponieważ tak przywykliśmy do działania. W tym momencie pod względem liczby zachorowań na milion mieszkańców są na 13 miejscu na świecie. No dobrze, ale po co to całe ryzyko? Chcemy narażać życie dla gospodarki? Czy pieniądze są ważniejsze niż ludzie? Nie. Życie ludzkie jest warte więcej niż jakiekolwiek rynki, ale jest też od niego bardzo mocno zależne. Nasza gospodarka to jest skomplikowana sieć zależności, gdy nie zarabiają restauracje, problemy mają też dostawcy, rolnicy itd. Ludzie mniej zarabiają, więc mniej wydają i wszystko zaczyna zwalniać. Jeżeli ktoś z Was jest przedsiębiorcą, to na pewno to odczuł i wie, o czym mówię. Choć to jeszcze nie byłby dla mnie argument, bo wciąż mowa tutaj tylko o pieniądzach. Ale kryzysy finansowe mają również wpływ na ilość zgonów. The Lancet, naukowe pismo medyczne, opublikowało raport, z którego wynika, że kryzys w 2008 roku przyczynił się do 500 tysięcy dodatkowych śmierci na raka, ponieważ ludzie stracili pracę i nie stać ich było na leczenie. W Grecji po 2008 roku o kilka procent zwiększyła się ilość śmierci i to właśnie w grupie najstarszych ludzi zwłaszcza. British Journal of Psychiatry mówi o 10 tysiącach dodatkowych samobójstw między 2008 a 2010. Bezrobocie ma niemal bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, a wiele głosów mówi, że czeka nas recesja gorsza od tej, którą widzieliśmy w 2008 roku. W momencie, w którym pisałem ten tekst, na koronawirusa umarło mniej niż 50 tysięcy ludzi. To jest i tak bardzo dużo, ale jak widzicie, ta cała sprawa jest bardzo delikatna. Ogólnokrajowe zamknięcie w domach budzi jeszcze inne pytania. Oczywiście jest skuteczne w wypłaszczaniu ilości zachorowań, ale jak sama nazwa wskazuje, chodzi o wypłaszczenie. Nikt nie mówi tu o zatrzymaniu zachorowania całkowicie. Jeszcze niedawno powszechne były głosy, że większość społeczeństwa będzie zarażona i powinna po prostu przejść ten rodzaj grypy i wyrobić sobie na niego naturalną odporność. Wiemy już, że początkowe dane na temat śmiertelności wirusa były delikatnie zawyżone przez brak przygotowania Chin i Włoch. Lockdown nie może trwać wiecznie. Pytanie, czy mamy już strategię wyjścia? Nie będzie to przecież koniec, bo wirus nie zniknie. I jeżeli zdejmiemy lockdown nagle, to ludzie mogą wyjść na ulicę i znów zacząć się zarażać, o ile oczywiście nie znajdziemy szczepionki. Może powinniśmy właśnie stopniowo pozwalać ludziom wychodzić i wracać do pracy, w pierwszej kolejności grupom najmniej zagrożonym. A może to Szwedzi się mylą i zobaczymy powtórkę z sytuacji z Włoch? To są poważne pytania i nie twierdzę, że znam na nie odpowiedź. Twierdzę, że trzeba je zadać. Na polskim YouTubie nie mamy jakoś zwyczaju robić odpowiedzi wideo do innych filmów, przynajmniej niezbyt często. Więc jeżeli wiecie coś na ten temat,
to zapraszam. Powinniśmy rozmawiać, bo to jest ważna sprawa, która dotyczy nas wszystkich. Po tym, co przeczytałem, widzę, że może się okazać, że pokonamy jednego wroga, ale zaraz na horyzoncie pojawi się kolejny, możliwe, że jeszcze większy. Ale teraz zostań w domu, bo niezależnie od tego, jaką wybierzemy strategię, ważne, żebyśmy realizowali ją konsekwentnie i wspólnie. W opisie macie linki do poczytania. Dzięki, do zobaczenia, subskrybujcie kanał.